Kolejne Food Champions za nami, no niestety znów 8-12. Spokojnie, myślę, że powoli do przodu. Pierwszy pick 8-4+. Wiecie co, wezmę Gnabry'ego. Wiem, że te karty nie są jakoś wybitne, no ale jakoś wolę Gnabry'ego. Mamy już Arnolda, więc weźmiemy sobie panią Bright, bo też już wykorzystałem wszystkie te przywracania piłkarzy z Quixeli, więc też nie mam jak ich odzyskać. No więc tak, zacznijmy sobie od paczki za 50 tysięcy monet i mamy tutaj Niemcy, HPO, Miller czy Musiala? Miller, kurde, gdyby to był Musiala, to byłoby sztos, a że jest Miller, no to już tak sztos nie jest. Oyarzabala sobie oczywiście wystawiamy, reszta leci do klubu. No i co dalej? Teraz czas na paczkę trzech piłkarzy 8-5+. Mamy Urugwaj, mamy SO. Czy to będzie Araujo? Moi drodzy, to jest Araujo 8-6. Myślę, że jest to spoko karta. Do tego mamy panią Walsh i Klausa, który też jest całkiem spoko, więc myślę, że trafię jak najbardziej w porządku. No i teraz chyba to, na co wszyscy czekali, czyli paczka za 100 tysięcy monet i karta eventowa? Raczej tak, to jest Awar i chyba to był podwójny walkout, który niestety pominąłem. To jest Denki, okej, a kto w duplikacie? Dobra, no tutaj mamy parę tych duplikatów, ale zobaczmy sobie tak. Jest Upamecano, który chyba coś kosztuje. No 6000, to spoko, to możemy go wystawić. Gabriel, Poke, Denki i Awar. Awar myślę, że też coś będzie kosztował, albo i nie będzie. Ale sobie go wystawimy, nieważne. No Denki też raczej nie będzie jakoś drogi, więc też go sobie wystawiamy. Może ten Gabriel 2000. No nic, wystawiamy na pewno tych oto panów. Z racji tego, że pojawiła nam się paczka z bohaterem food, maksymalnie 8-7 oceny, wiem, że można nam też trafić kilka fajnych i sporo beznadziejnych kart, ale kurde, no jest to content, więc trzeba i wypadałoby go zrobić. A z racji tego, że troszkę tych overali gdzieś tam się nazbierało, no to mamy podstawowy bohater 87, mamy Anglię, mamy PO, nie mam pojęcia kto to jest, Scott, pani Scott, ale jakby ile ty jesteś warta? No 60 parę tysięcy, jakby spoko, tylko kurczę, no jakoś tak, nie wiem. 39 poziom wbity, więc paczka dwóch piłkarzy 8-5+. Holandia, SO, Delight, no bo któż by inny, ale mamy podwójny walkout, jest to Casemiro. Co bardzo ułatwi nam sprawę w pewnym SBC, ale to dowiecie się za chwilę. Level 40 wbity, a więc dwie fajne paczuszki przed nami. Tutaj mamy Węgry i jest to bodajże Gulashi. Spoko. Koulibaly może zostać wystawiony. No niestety Diaby niekoniecznie. I co? 3 razy 8-6+. Argentyna. Napastnik. Lautaro Martinez. Czy jest szansa na podwójny walkout? Endler. No, już nie tak super. Zrobiliśmy właśnie Laurent Blanc. Jest to karta, którą udało nam się zrobić za około 150 tysięcy monet, więc uważam, że jest to fenomenalny deal. Zyskujemy ikonę,
na środku obrony do duetu z Van Dijkiem, no myślę, że będzie to naprawdę duet na długo, 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 długo. Laurent Blanc właśnie się tutaj z nami wita, 9-9 na koszulce, no karta moim zdaniem top. Otworzymy sobie zaraz jeszcze paczuszkę, oczywiście za to najwyższe, najtrudniejsze SBC. No jak widzicie, mieliśmy 800 tysięcy monet, mamy 625, no to 175 tysięcy, troszkę przeszacowałem, no ale 175 tysięcy, gdzie ta karta normalnie jest warta chyba ponad 400, no to chyba deal opłacalny. A teraz mamy jeszcze Brazylię, środkowego obrońcę, Chelsea i będzie to bodajże Thiago Silva. No dokładnie, Thiago Silva, więc powiedzmy traf taki, no jak każdy inny, no ale oczywiście nie mógłbym was zostawić z odcinkiem bez spotkania, dlatego zagramy sobie dzisiaj jeden meczyk, no bo też kontentu było sporo, więc też nie chcę was tutaj długo trzymać. No i co, no w składzie żadnych zmian praktycznie, jedynie doszedł Laurent Blanc. Zobaczymy, czy też jakieś zmiany w przyszłym tygodniu przyjdą. Staram się też te monety w miarę gdzieś tam magazynować, trzymać sobie, a grać po prostu tym, co trafimy w paczkach, no i ewentualnie kimś z SBC, jak ten Guimaraes, czy właśnie ten Blanc. No chyba, że gdzieś tam podkusi mnie i wyjdzie jakaś naprawdę super karta, która podbije moje serce i będę chciał ją kupić, ale tak, to raczej staram się grać tym, co mamy. Także lecimy, jesteśmy obecnie w połowie ligi piątej. Zobaczymy, czy wygramy, czy przegramy, wiadomo, lecimy. Co przygotował dla nas dziś rywal? Caprizeum. Czyżby ktoś z Francji? Lafont, Konate, Gomez, Caio Henrique, Frankowski, Colomwani, Jefinho, Sar, no czyli ktoś albo fan Ligue 1, albo coś w tym stylu. Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na początku jedna mała zmiana, bo z tego co widziałem, to nasz piękny Blon może grać na SPO, więc czemu by go tam nie sprawdzić? Zdejmiemy sobie Fernandesza, w jego miejsce wejdzie Darmian, a Blon niech szaleje, niech pokaże klasę. Karny, 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 udało się karniaczka zdobyć. I mamy zmianę, no i kto może strzelać? Nasz bohater dzisiejszego materiału, czyli Laurent Blon, nie trafia. Laga na Blon i 1-0, bym powiedział. Laurent Blon, piękna sytuacja, 1-0. Czy ktoś go zatrzyma? Co ja mogłem zrobić w tej sytuacji? Naciskam odbiór, 6 chłopa się od gościa odbija. No wow, piękna jest ta gierka, nie zapomnimy jej nigdy. On da radę. Jest niesamowite, nie? Gościu się kręci w miejscu, moi zawodnicy nie są w stanie odebrać mu piłki. No i z 1-0 robi nam się 2-1. Co się pokazał, chłopak? No tą sytuację nam wypracował w sumie Blon, no bo podał świetnie do Kiezy bodajże. Nie, przepraszam, do Osimhena. Osimhen podał tutaj do Leo i mamy 2-2. Osimhen, czy to będzie gol? Spróbujemy się zabawić. Blon, 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 Blon. No świetnie. Mogłem to wykończyć Osimhenem, ale stwierdziłem, że skoro mamy tu tego Blon, no to niech sobie chłop postrzela. Czemu by nie? Czy możemy stracić bramkę z gościem grającym w dziewiątkę? Pewnie, że tak. Jak najbardziej. Jedziesz, Blon. No, no, ja wiem, gościu gra w dziewiątkę, ale no ta brameczka, no sami przyznacie, że była całkiem niezła. No nieźle, nieźle się bawimy. Trzecia czerwona w tym meczu, no nieźle. Czy ja właśnie przegrałem z gościem grającym w dziewiątkę, który strzelił mi 3 bramki? Jak najbardziej. Piękna jest ta gierka. Wspaniała. Dzięki za dzisiaj. Na razie.